Cześć wszystkim, witam was ponownie. W vlogu, w kolejnym Header Vlogu trzecim, ale takim już vlogu. Tak jak to dawniej było. Jak to dawniej było, matka, jak to zabrzmiało. Tak, ale znowu, matka, naprawdę dawno nie vlogowałem. No bo tak, w Głosie Młodzieży w pierwszym odcinku to był tylko... Przepraszam, się nie patrzę, odzwyczaiłem się. W pierwszym odcinku był kawałek tylko jak tam coś do was mówiłem. A tak to mojej twarzy nie widzieliście od 2 miesięcy. No, trochę minęło. A co dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj jadę na PGA. Tak, po raz pierwszy w życiu jadę na PGA. Jakoś tak się złożyło, że w ostatnich latach coś nie mogłem, a dzisiaj, no wreszcie mogę. Niestety będę tam najprawdopodobniej tylko 4 godziny. No, może się uda więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, no więc ja idę na pociąg, no i widzimy się w Poznaniu. Czy w ogóle jeszcze po raz pierwszy będę w Poznaniu? Serio, nigdy nie byłem w Poznaniu. A teraz będę po raz pierwszy w Poznaniu na PGA. No więc widzimy się później. Dla was minęła chwila, dla mnie 3 godziny jazdy, a ja jestem już na PGA. Teraz tylko trzeba znaleźć pewnie pawilon, moich znajomych znajdę i... I dobra. Kolejka zaczyna się tam na końcu. A tam jest wejście do Cyberpunka 2077. Uda mi się dzisiaj zagrać. Dzisiaj wam powiedziałem, nie będziemy grać, tylko będziemy oglądać sobie Cyberpunka. Która jest godzina? 14.05. Witam, Hubert. Siema. Który mnie tu ogarnia, żebym wiedział, o co chodzi, bo ja tu nie ogarniam, jak zwykle. Jestem weteranem PGA. Ile lat? Od 5, chyba. Nie wiem, chyba tak. Dobra, więc ogólnie tak, mam czapkę. Bo tak, pomyliłem się, tak jak mówiłem, był pokaz Cyberpunka, 2077 oczywiście. Ja ogólnie dobra, jeżeli chodzi o moje takie odczucia co Cyberpunka, powiem wam tak. Ta gra jest naprawdę mega realistyczna i cieszy mnie głównie to, że można tak naprawdę, można tam kombinować i nie takie sztywne, że się tak, wiesz, się idzie, nie, i tam klikasz jedno, tylko naprawdę można tam kombinować. Co naprawdę mega. No i ja czekam na premierę, no ja nie kupię niestety, mój sprzęt mi na to nie pozwala, ale kupię, nie kupię. Może ktoś kupi. Niech ktoś kupi i mnie zaprosi do grania, jak będzie premiera. 16 kwietnia przypominam, przyszłego roku, 2020. Piszcie, Może jest to ta premiery? No została podana do premiery. To nie sama noc. Dobra, więc tak, ogólnie jeszcze tak, teraz my jesteśmy, mam coś takiego. To takie coś. To jest, są checkpointy od... Teraz są wytacza dosyć. To jest od Intera, nie? To nie jest reklama, to nie było sponsorowane. Nie było sponsorowane w żadnym wypadku. Nie, po prostu mamy do wykonania kilka takich zadań. Na przykład mieliśmy teraz zadanie, że musieliśmy ukazać sobie zdjęcie na takim krześle wyjątkowym. On jest na moim Instagramie, Hedosi w opisie. Hedosi przez 2i. No i robimy sobie dalej tutaj ogólnie. No mówię, od razu mówię, ten vlog jest kompletnie nieogarnięty. Nie dziwcie się, bo tu nie da się zrobić ogarniętego vloga. Chyba potwierdzasz czy nie? Potwierdzam. Tak, tu się nie da zrobić ogarniętego vloga, więc będzie naprawdę dużo nieogarniętych rzeczy, ale coś tam będzie. Chaos jest piękny. Dobrze, że kochać chaos. Ale przynajmniej, moi drodzy, mamy takiego vloga ze starych czasów. Zresztą kiedyś był bardziej ogarnięty. Ale mam nieogarniętego vloga, ale no dobra. Okej, okay, to jakie mam w ogóle jeszcze zadanie zrobienia? Co myślą sobie w ogóle? Wasze zadanie. Musimy przejść labirynt, nie zgubić i umrzeć z głodu. Tak, labirynt. Musimy zagrać w accuracy. Poznać centrum zarządzania armorki. No, dobra, będziemy wszystko wam pokazać tyle. Jakoś się ogarnię w czasie, spokojnie. No, tylko że mam mało czasu. Ale dobra, damy radę jakoś. No, to widzimy się za chwilę. Patrzcie, jaka bestia. Chyba, czy to jest bestia? Nie stać mi na to. Ale czy to jest bestia? Tak. Powiedz teraz tu, czy to jest tak, bestia? Tak, to jest bestia. To jest bestia. Mamy pojedynek 4 Mario. Niebieski z Mario. I Super Smash Bros. Niebieski Mario o Mario. Ten mecz jest epicki, przecież on też był epicki. Co się stało? Z Kimałem! Czyli to od razu widzicie, jakie jest epickie. 4 Mario. To jest epic, po prostu jeden z Mario umarł. Teraz, ej, właśnie, patrzcie, Mario umarł. Który Mario? Luigi. To jest niebieski. A spójrzcie, czerwony Mario, Manik Mario. Co tu się dzieje? No właśnie. Dobra, już teraz są normalne postacie. Już teraz jest normalnie 4 różne postacie, a nie wielki, ale nie, jest Luigi. Jest Luigi. Cebula jest Luigi. Cebula najlepszy. Oczywiście. Ma Pokemona czy cokolwiek to jest.
Co to jest za mapa jakaś, co wy macie? Proszę, jestem Złoty Mario. Czekajcie, przejdę na drugi ekran. Złoty Mario! Gdzie jest Złoty Mario? No tam leci u góry. Właśnie. A tak chcecie lecić Złoty Mario? Był złoty. Powiem wam jedną rzecz. Słuchajcie, zlejemy. Patrzcie. Najpierw siedzieliśmy sobie w jednym miejscu, a teraz wiecie, gdzie siedzimy? My cały czas będziemy teraz siedzieć tutaj. Na Nintendo i grać w Super Smash Bros. Naprawdę. To można na was, na was, na was. Jak to robisz? Moment, nie przegraj tego. To jest niewykonalne. To jest niewykonalne. Maga, chcesz coś powiedzieć do Boga? Maga, nie chcesz pokazać? Dobra. Ja już jestem w domu, moi drodzy. Wiadomo, nie pokazałem wam też wszystkiego, więc tak, i też jak mówiłem, ten film będzie strasznie nieogarnięty. Były tam różne ujęcia, jakieś tam jak mi się chciało je robić. Przepraszam, już jestem trochę zmęczony, a chciałem jeszcze dzisiaj ten film skończyć, więc to już będzie na tyle. No i jedyne co mogłem powiedzieć na to, no dzięki, że oglądaliście, no i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Także do zobaczenia. Cześć.